Cześć! Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam rowery, które posiadamy w Biker Budzyk. Cześć, jestem Dominik. Cześć, jestem Damian. A dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować rowery z serii Attent. Mamy dla Was, pierw przedstawimy dla Was Attenty RS. Są to trzy modele, trójka, dwójka i jedynka, gdzie trójka to najniższy, jedynka to najwyższy. Mamy tutaj na jedynce, jedynkę stoi, czyli model najwyższy. Pokrótce go omówimy i później przedstawimy Wam różnicę pomiędzy dwójką a jedynką. Trójka, czyli najwyższy model kosztujący 3099 zł. Tak. Na ramie aluminiowej AluX z widelcem już amortyzowanym z przodu. Jest to SR Santor. Co ważne, główki ramy w tych ramach są o mniejszym kącie, przez co nie zahaczamy stopą, jak skręcamy. Tak, potocznie mówiąc, tak jak klienci przychodzą i mierzą ten rower, pojawia się to jak przy butach, tajemnicze pytanie, czy jest miejsce na palce między pedałami a przednim kołem. No tutaj tego miejsca na palce jest sporo, także przy skręcaniu klienci się nie denerwują, że nawet przy dużym rozmiarze buta będą haczyć stopą o przednie koło. Co w niektórych modelach jest bardzo drażniące i dlatego też nie są wybierane. Rower jest w dwóch odmianach. Zapomniałem na początku powiedzieć, jest to w wersji na wysokiej ramie oraz niskiej ramie. Tak. Co jest po prostu już w tej gamie rowerów pożądane, tak? Bo rower jest, to jest rower trekkingowy i typowy taki mieszczuch. Natomiast jeśli będziemy chcieli wyskoczyć gdzieś za miasto w jakiś lekki teren, no to też się uda. Rower na napędzie 3x8. Tak, 3x8. Tutaj mamy go na Alivio. Mamy oświetlenie na Acerze. To jest na Acerze. Aha, no to... Alivio może kiedyś. Alivio może kiedyś. A, to tam mamy, bo mi się pomyliło. No dobra, sorry. Mamy go oświetlenie przód, tył. Przód jest prądnicowe z prądnicy z Nexusa. Natomiast tył jest bateryjny, tak ma to swoje plusy i minusy. No spoko, nie? Uważam, że dobrze skomponowany rower podoba się naszym klientom. Ma dużo fajnych cech, jeśli chodzi o packing. Fabryczny bagażnik jest z systemem MIG. MIG to jest bardzo fajny system, dzięki któremu odpowiednią sakwę, torbę, kufer, cokolwiek wczepiamy na klik, a nie mocujemy na rzepy, haczyki i inne cuda, które no, trzymają się do pewnego momentu, a później zaczyna to wszystko. Znaczy jest to bardziej, jest to z tym MIG, no to jest to spasowane, nie ma problemu z zaczepieniem, zaczepienie tak. Jest ekspresowe praktycznie. No ale jest problem z odczepieniem, jeżeli nie masz właściwego narzędzia, nikt ci tej sakwy też nie ściągnie, także no i to bardzo dobrze. To jest bardzo... ale to właśnie się trzyma na tym bagażniku, tak? Stabilnie tak. I dobrze. Jeżeli chodzi o widelec, jest z regulacją wstępną w tym modelu, czego prostsze modele nie posiadają, czyli możemy go utwardzić lub zmiękczyć. Zależy od naszej wagi. Opony CST z refleksem, czyli jesteśmy dalej bardzo dobrze widoczni, nawet przechodząc w poprzek jezdni. Bocznie jesteśmy widoczni, tak, a nie jesteśmy tylko widoczni. Do nas. Jeżeli chodzi o dodatki, no regulowany spornik kierownicy jest zawsze mile widziany. Do tego jest amortyzacja sztycy siedzenia. No i siedzenie Sele Royala z klipsem pod siedzeniem, gdzie też możemy dodatkowe akcesoria sobie domontować. Z takich fajnych dodatków, no to jest stopka, która w takich rowerach jest pożądana. No i ona z pedałki. Stopka jest no, na tyle wytrzymała. Porządna. Podobna jest stosowana w e-bike'ach Gianta. To jest stopka montowana na rozstaw 18 mm, także idealnie spasowana z ramą. Do tego osłona odzieżowa. W zasadzie rower jest przystosowany
Niekoniecznie trzeba się do niego stroić w strój sportowy. Jest to rower codziennego użytku. Dokładnie tak. Warto podkreślić, że ten rower jest na hamulcach typu V-brake, czyli szczękowych. Tak. W tym rowerze jak najbardziej wystarczające. Nie widziałbym sensu montować tutaj tarczy. Jest to rower wycieczkowy. Dokładnie. Jest to rower stricte na dojazdy do pracy. Ewentualnie gdzieś tam lekki teren. Tak, ewentualnie lekki, po prostu za miasto na jakąś wycieczkę z rodziną. Jeżeli chodzi o możliwości, mamy sloty w ramię do montażu tak zwanej podkówki, czyli Defendera na blokadę koła tył. Możemy sobie coś tutaj takiego zamontować, zupgrade'ować. To oczywiście przy zakupie zawsze proponujemy. Jeżeli ktoś wyraża chęć, to od razu mu to jest dodatkowe zabezpieczenie. Zamontujemy oczywiście. Ładnie spasowane zabezpieczenie do tego typu roweru. Także pokrótce wam przedstawiliśmy Attenta RS Trójkę. Jedynkę, przepraszam bardzo. Pomyliłem się. W Giantie jest tak, że im niższa cyfra, tym wyższy model i to w całych kolekcjach. Co jeszcze tutaj napomnę, Giant to jest kolekcja męska, Leaf to jest kolekcja żeńska. Dlaczego o tym wspominam? Giant zarówno z wysoką, jak i niską ramą ma przydomek Giant. Czyli Giant sugeruje to, co my tutaj powtarzamy w wielu filmikach, że jeżeli rower ma niską ramę, niekoniecznie oznacza to, że to jest rower damski. Dokładnie. Jeżeli to miałby być rower damski z niską ramą, miałby przydomek Leaf. A tutaj zarówno wysoka, jak i niska rama ma przydomek Giant, czyli należy do kolekcji męskiej. Tudzież nie oznacza, że kobieta nie może takiego roweru zakupić. No i na odwrót. Po prostu Leaf jest bardziej przystosowany pod budowę kobiecą. Na sam koniec tego roweru, jeszcze fajnie, że są już błotniki, są to błotniki aluminiowe. Teraz pokrótce przedstawimy wam, nakreślimy różnicę pomiędzy Attentem RS 2 i 1. Zacznijmy może od jedynki. Jedynka też jest zbudowana na ramie aluminiowej, tylko jest to z widelcem sztywnym, już stalowym. Trójka. No kurde, znów mi się pomyliło. Znów na odwrót. Ale to nie szkodzi. No dobra, trójka. Trójka jest z widelcem sztywnym, tak już jest. Stalowym. Na jednym blacie i z 8 biegami z tyłu. I Defender już jest zbudowany. Dokładnie. I ten rower to już jest taki typowy mieszczuch. Tak. Gdzie on ma po prostu nam dojechać do pracy, na zakupy. Załatwić sprawy na mieście, tak? Są tam widoczne pewne oszczędności, bo sztyca jest sztywna. Mostek jest nieregulowany, jest również sztywny, wygięty, ale wpuszczany. Możemy to bardzo łatwo zagrejdować, dołożyć sobie sztycę amortyzowaną, dołożyć sobie mostek regulowany. Z tym nie powinno być najmniejszych problemów. Widelec sztywny, powiem tak, odejmuje nam to z wagi. Na pewno dodaje do sztywności. Jeżeli komuś w mieście nie jest potrzebny widelec amortyzowany, to tutaj się idealnie to wstrzeliwuje. I to, że mamy wbudowany Defender w kole tył, też zabezpiecza nam rower od razu. Nie musimy się kłopotać o dodatkowy upgrade w tym miejscu. No i co ważne podkreślenia jest, klamko manetki. W dwójce są kompozytowe, czyli są w sumie są kompozytowe, nie są metalowe, tak? Plastikowe, dokładnie. Co by tu nie mówić, to jest taka trochę oszczędność. A w trójce są aluminiowe, także dokładnie. Trójka, mimo że jest najtańszym modelem, to tak, odejmujemy z widelca, dochodzi nam Defender. Tak. Trójka ma 8 biegów, tak jak jedynka, natomiast dwójka ma 7 biegów. Ma 7 biegów. Widelec jest niższym skokiem i bez regulacji. No bo niższy model. A w zasadzie... Także każdy model ma w sobie coś. Z tej trójki. Co można sobie wybrać. Tak. Dla siebie. Czy chodzi nam bardziej o rower miejski,
Czy chodzi nam o rower lekko z charakterem trekkingowym, gdzie jest ten widelec amortyzowany, ale nie potrzebujemy regulacji twardości, albo po prostu nie przewidzieliśmy budżetu 300 zł więcej? Dokładnie, bo to też można do budżetu sobie dobrać rowerek. Tak. Tutaj. No i teraz ceny tych rowerów. Atent 1, którego tutaj przedstawiamy, jest w cenie 2999. Natomiast dwójka 2699. A trójka 2449. Także w przedziale 500 zł mamy do wyboru trzy różne modele od Gianta. To, co chcieliśmy, Wam nakreśliliśmy. Ja jeszcze na sam koniec dodam, bo nie zostało to dodane. Mamy fajną osłonkę pod ramą, gdzie idą pancerze. A właśnie. Są one schowane, są one schludnie poprowadzone, a przy okazji no, nie jest podwyższona cena też za ramę na przykład, żeby po prostu było... Rower uważam, że stylistycznie jest fajnie wykonany. Tak. Jest schludny, prosty. I co ważne, jest na naszych salonach, można go przymierzyć, można go zakupić, także ta sytuacja nie potrwa długo, bo te atendy niedawno nam wjechały, no ale jeżeli ktoś szuka właśnie tego typu roweru, jeszcze może go u nas znaleźć. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was do kolejnych, czekajcie na kolejne odcinki. Tak, zachęcamy Was do komentowania, zachęcamy Was do przekazywania uwag. Tak jak mówiliśmy wcześniej, na filmikach pokrótce opowiadamy o rowerach. Staramy się nakreślić, które się znajdują. Natomiast szczegółowe informacje i indywidualne podejścia z danym klientem, z danym rozmówcą będziemy uskuteczniać już w salonach. Także ze swojej strony również dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.